I ruszyli! To oczywiście kolejny odcinek KIA, droga do e-sportu, a razem ze mną Michał Rojson-Dubiel. I nie, to nie jest prank, to kolejny odcinek i razem oczywiście ze mną legenda polskiej sceny, siemano Rojson. Hejka, siemanko, dobrze was widzieć. Jak się czujesz tutaj obok mnie, bo jest słoneczko, pięknie, jedziemy, suniemy, a proszę bardzo, silnika nawet nie słychać. Tak, w aucie cichutko, chłodniutko, a czuję się bardzo dobrze, ładny dzień, w sam raz na przejażdżkę nagrania. Od 17 roku życia, jak sprawdziłem, rywalizujesz już w profesjonalnym League of Legends, więc to jest prawie dekada, Rojson, prawie 10 lat, które już masz na karku jako profesjonalny zawodnik. Powiedz, czy odczuwasz, że to dużo? Czujesz się staro, czy jak? Jak na to patrzysz? Tak, na pewno to jest kawał drogi. Już to odczuwam, ale sprawia mi to dużo przyjemność. Wiesz, czas leci szybciej, kiedy robisz coś, co lubisz. Także nie patrzę tak na to, że to jakoś za długo czy coś. Ja jestem zadowolony, dalej idzie dobrze, więc czemu nie? Idzie nawet bardzo dobrze. Natomiast chciałbym zacząć od twoich początków i szybko o nie cię podpytać, o ten stricte początek kariery, ponieważ 17 lat jak na dzisiejsze standardy to mimo wszystko relatywnie późno jak na początek e-sportowej kariery. Powiedz, czy przed League of Legends były jakieś inne tytuły? Próbowałeś rywalizować e-sportowo w coś innego, czy to była twoja pierwsza i prawdziwa miłość? Myślę, że raczej e-sportowo to pierwszy tytuł, to LOL dla mnie. Ale wiadomo, że gdy byłem młodszy, grałem w różne inne gry. Sporo grałem w FIFA, też grałem dosyć dobrze. Może gdyby nie profesjonalnie w LoL, to może w FIFA by coś było. Ale jestem zadowolony, że to LoL. A czy późno? Teraz myślę, że tak, ale wtedy, kiedy ja zaczynałem, to nie mieliśmy aż takiego oparcia, nie było to aż takie popularne, więc myślę, że nawet wtedy dla mnie to było dosyć wcześnie. I od początku, Rojson, grałeś na midzie, czy jednak próbowałeś różnych dróg na początku swojej kariery? Na początku troszkę na topie, troszkę na adekery. Ja zaczynałem grając jakby dla zabawy ze znajomym w szkole, więc wiadomo, że grało się trochę po troszku. A w profesjonalnych drużynach to? W profesjonalnych drużynach to już raczej na midzie. Tam jakieś tam małe momenty na topie, ale głównie na midzie, tak. I pamiętam, że na początku twojej kariery również próbowałeś rywalizować w Challenger Series i dostać się do LEC, a wtedy jeszcze LCS europejskiego. Chciałbym, żeby odrobinę uchylił mi rąbka tajemnicy, jak wtedy to wyglądało, bo już niektórzy mogą nie pamiętać, to był kawał czasu, to był początek zresztą twojej kariery. Jak blisko było do ewentualnego awansu, jak wyglądała twoja przygoda z Challenger Series? Okej, tutaj muszę ostudzić zapał, aż tak blisko nie było, ale było to na pewno coś fajnego. Kiedyś mieliśmy zupełnie inaczej, tak jak mówisz, zupełnie otwarty format, każdy mógł się dostać tak naprawdę do LCS-a tamtejszego i zaczynało się od otwartej kwalifikacji, był to bardzo długi proces. Najpierw jedno otwarte kwalifikacje, dopiero gdy je wygrać, przechodzić do następnej kwalifikacji, także było to trudne. Ale mógł robić to każdy. Tak długo jak zebrałeś 5 graczy i miałeś tam jakąś dywizję w LoL-u przyzwoitą, mogłeś wziąć udział w kwalifikacjach. My taki udział braliśmy parę razy. Pamiętam, że nie zawsze losowanie było szczęśliwe, raz chyba trafiliśmy na Fnatic w drugiej rundzie, nie było lekko. A wtedy Fnatic, pamiętasz w jakim grał składzie? Pamiętam, że grał tam chyba Kikis. I może Niski? Coś takiego kojarzę. I to Kikis na górnej alejce? Chyba na górnej, tak, ale no już szmat czasu, więc nie wszystkich graczy kojarzę, niektórzy też już nie grają. A kto grał w twojej drużynie? Czy jeszcze wtedy w Challenger Series grali zawodnicy, którzy zachowali się do dzisiaj lub do niedawna na proscenie? Tak, pamiętam, że jeden turniej grałem z Selfmade'em, Selfmade gra do dzisiaj. Wtedy jeszcze pod nickiem Selfmade Man chyba. Selfmade Man, tak, dokładnie. Pisane w całości. Reszty graczy, w których grałem z tej kwalifikacji, nawet ich już teraz nie kojarzę. Oni niestety już nie grają, ale pozdrawiam ich serdecznie, na pewno był to kawał historii dla nas. I ta historia, ona zabrała cię względnie wcześniej za granicę. Wyfrunąłeś z gniazda tego polskiego dość szybko do Hiszpanii. Wtedy to był relatywnie ten krótki pierwszy okres, ale powiedz, co cię do tego skłoniło, bo ta Hiszpania, ona wracała, jeszcze o tym porozmawiamy, ale ten pierwszy raz, co sprawiło, że poleciałeś akurat do Hiszpanii? Tak, myślę, że był to lekki przypadek. Pamiętam, że właśnie zaczęło się to też od otwartych kwalifikacji do hiszpańskiej ligi. Wtedy też można było dostać się do niej bezpośrednio. Napisało do mnie kilku chłopaków, czy chcę zagrać. Zagrałem te kwalifikacje, pokazałem się z dobrej strony i odezwało się parę drużyn z Hiszpanii, które obserwowały te kwalifikacje. Z jedną z nich zagrałem testy, stwierdzili, że gram wystarczająco dobrze i dali mi szansę. No i tak się zaczęło. I następnie z Hiszpanii wróciłeś, żeby rywalizować jeszcze w Polsce. Jednak ta Hiszpania, ona była takim motywem przewodnim dla twojej kariery. Czy było to właśnie spowodowane
tym, że wcześniej już zasmakowałeś Hiszpanii i tak ci się tam spodobało? Czy z jakiego powodu podjąłeś decyzję, żeby później już na dużo dłużej w Hiszpanii zostać? Tak, myślę, że na pewno to, że tam zaczynałem karierę, mi pomogło trochę się zaklimatyzować, pokazać się też na scenie. Wiadomo, że jeżeli ludzie cię kojarzą i uważają, że grasz dobrze, łatwiej też jest później znaleźć kolejne drużyny i kontynuować swoją karierę w jednym miejscu. Byłem też tam kilka razy w Gaming House w różnych drużynach, mieszkało mi się tam bardzo, bardzo miło. Jest to ciepły, fajny kraj do mieszkania. W jakim także regionie mieszkaliście? Czy jakie to było miasto? Raz w Barcelonie, raz w Madrycie, także duże miasta. Okej. No, a potem już szło z górki, tak, drużyna za drużyną. Wyniki, całe szczęście, też były dobre, także nie było trudno się utrzymać. Ale mimo wszystko do Polski wracałeś, czy chciałeś wrócić? Powiedz, jak patrzyłeś na to z perspektywy wtedy gracza w hiszpańskiej lidze? Tak, na pewno postrzegałem scenę jako bardzo mocną. Mieliśmy wtedy dużo mocnych drużyn na scenie europejskiej, takie drużyny jak Rogue czy Kick, które zachodziły bardzo daleko na European Masters. Także prestiż ligi był duży. Ja chciałem wrócić i pokazać się jak najlepiej. Oczekiwania co do mojego składu myślę, że też były ogromne, ponieważ mieliśmy dobrych graczy z zagranicy, dobrych graczy z Polski. Także ambicje były. Może nie do końca udało się nam zrealizować nasz potencjał. Wyniki nie były aż tak dobre, jakbyśmy się tego spodziewali, no ale i tak było to fajne przeżycie zagrać znowu w polskiej lidze. Ale szybko skręciłeś i raz jeszcze spróbowałeś swoich szans za granicą, Royson. Mimo wszystko nie zdecydowałeś się zostać na długo na polskiej scenie, bo pojawił się właśnie LFL. Czy to była szansa, która przyszła ci z zewnątrz? Oportunistycznie podjąłeś decyzję, żeby zagrać akurat wtedy w LFL-u drugiej dywizji? Czy szukałeś dla siebie tej szansy, żeby z Polski wylecieć, jednak nie chciałeś tutaj zostawać? Nie, myślę, że zawsze, kiedy przychodzi off-season, to jest taki moment, w którym trzeba rozważyć wszystkie opcje. Zagrać jak najwięcej tryoutów, porozmawiać z jak największą ilością drużyn i podjąć jak najlepszą decyzję. W tej sytuacji pojawiła się taka opcja nagranie w drużynie w drugim LFL-u. Był to również projekt z Gaming House'em, ambitny, który chciał się dostać do pierwszej ligi, także ja to widziałem jako dobrą szansę, by pokazać się na nowym rynku, na nowej scenie. No i też, nie oszukujmy się, LFL to jest najbardziej prestiżowa liga aktualnie. To prawda i wtedy też tak było, więc zupełnie się temu nie dziwię. Opowiedz, Royson, jak blisko było, aby dostać się do LFL-a? Bo wiemy, że było blisko, ale chciałbym usłyszeć odrobinę insightu od ciebie, jak rozgrywki przebiegały, jak przebiegał sezon, jakie jest twoje doświadczenie, co pamiętasz z tego epizodu w LFL? Tak, na pewno był to dla mnie ciekawy rok. Spędziłem go głównie we Francji, w Gaming House z drużyną. Osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki. W pierwszym sezonie drugie miejsce po niefortunnym finale przegranym 2-3. Ale już w sezonie letnim wygrana ligi. Graliśmy też na kilku LAN-ach, tam bardzo fajne przeżycie, pojechać i zagrać na żywo przed publicznością. Co do samego turnieju promocyjnego, podchodziliśmy do niego bardzo pewnie po wygraniu ligi. Również na scrimach graliśmy na drużyny z pierwszych lig stopowych regionów i szło nam bardzo dobrze, także byliśmy bardzo pewni siebie. Niestety może jakaś tam odrobina stresu, duży moment dla chłopaków z drużyny i dla mnie, no i coś nie poszło w tym turnieju promocyjnym, nie udało nam się go wygrać, ale odrobinę, żeby organizacji nie było tak źle, to mimo tego organizacja dostała się do LFL-a, ponieważ zwolniło się jedno miejsce, z racji tego, że my byliśmy zwycięzcą drugiej ligi, no to organizacja tak czy owak weszła do pierwszej ligi. Ale jak to się zdarzyło, że ciebie wtedy w tym składzie nie było, w pierwszym LFL-u? No, czasami tak bywa. Wiadomo, że ten turniej promocyjny nie poszedł tak dobrze jak mógł, więc rozumiem, że organizacja zdecydowała się na inne kroki. Ja myślę, że potencjał w naszym składzie był bardzo duży, ale czasami po prostu tak jest, że w meczach oficjalnych nie wszystko jesteś w stanie przełożyć tak, jak grasz na scrimach i na treningach codziennie. Czy uważasz, że twoja kariera mogłaby potoczyć się zupełnie inaczej, gdyby twoja drużyna wtedy, gdybyś dostał się do pierwszego LFL-a? Pewnie tak, dlatego że w LFL-u są to ogromne możliwości, ale jest to też ogromna możliwość poprawy samego siebie, dlatego że rywalizujesz na co dzień z bardzo mocnymi drużynami, musisz cały czas cisnąć do przodu, polepszać się cały dzień, inaczej zostajesz w tyle. Także na pewno była to fajna okazja, trochę żałuję, że się nie udało. No ale taki jest e-sport, raz wygrywasz, raz przegrywasz, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem i po prostu skupiłem się na następnej drużynie. I tą następną drużyną była?
No, na początku Goskilla. Dokładnie, właśnie o Goskilla tutaj chciałem dopytać. To spokojnie, to nie było pytanie quizowe. Dobrze wiem, że znałeś odpowiedź. Natomiast Goskilla to była wyjątkowa drużyna, ale też wyjątkowo enigmatyczna. Czy zdradziłbyś nam kulisy tego, jak w Goskilli było, co tam się działo i ostatecznie pamiętamy, że Goskilla zrodziła najpierw Szaty Bobra, a później Orbit Anonymo. Chciałbym, żebyś przeprowadził mnie przez tę historię z Goskillą. Tak, dokładnie. No, myślę, że zaczęło się normalnie, tak? Po prostu, bo w sezonie odezwała się do mnie drużyna, zagrałem z nimi testy, wszystko wyglądało fajnie, widziałem duży potencjał. Potencjał też, żeby wrócić na polską scenę, co bardzo mnie cieszyło. Także zgodziłem się bez problemu. Organizacja była też na scenie Ultraligi już w poprzednich sezonach, także nic, na razie żadnych lampek ostrzegawczych nie widziałem. Ale niestety po dołączeniu do sezonu okazało się, że jest to taka organizacja widmo. Nie miałem tam z nikim kontaktu, a organizacja bardzo szybko się zawinęła. Tak naprawdę po miesiącu już organizacji nie było. Sytuacja dosyć komiczna, na szczęście Ultraliga szybko nam pomogła. Co to znaczy, jeszcze dopytam, że organizacji nie było po miesiącu? Z tego, co ja pamiętam, Ultraliga podjęła decyzję, żeby po prostu organizację usunąć. Z tego względu, że nie było z nikim z organizacji kontaktu. Rozumiem, że wy też nie mieliście żadnego kontaktu, nie wiedzieliście, co się dzieje. Nie, ja z właścicielem nigdy nie rozmawiałem. Jedynie mój trener miał z nim kontakt. Był tam nawet na miejscu, ponieważ potencjalnie mieliśmy mieć Gaming House w Goskilli. Więc trener pojechał na miejscu, oglądał ten Gaming House, potem kontakt z właścicielem totalnie się urwał. Nigdy więcej z nim już nie rozmawialiśmy. Kto wie, co on teraz robi. I w Gaming House też ani razu nie byliście. Nie. Gaming House trener widział na żywo, pokazywał nam zdjęcia. Po dwóch miesiącach dostaliśmy informację, że nie ma kontaktu z właścicielem, a czynszu tam nikt nie płaci. Także kto wie, co z człowiekiem się stało? Człowiek widmo, ktoś go tam ściga podobno jakieś pieniądze, ale ja już dokładnie nie wiem. Michał, jestem tutaj po to, żeby być twoim sumieniem. Będę wygłaszał pewne stanowiska i musisz się z nimi rozliczyć. Okay. Najlepiej zdawkowo, ale z drugiej strony fajnie, jakbyś się nad nimi zastanowił. Mm-hmm. Jesteś gotowy? Jasne. Super. Gotowy. Jestem zadowolony z tego, co osiągnąłem przez 9 lat mojej kariery. Tak, myślę, że prawda. Zawsze może być lepiej, ale nie ma co patrzeć w tył. A największy sukces? No to chyba wygranie Ultraligi. Zazdroszczę moim kolegom tego, co osiągnęli w zagranicznych ligach. Może nie tyle, że zazdroszczę, ale też chciałbym osiągnąć, wiesz, takie ogromne sukcesy jak oni. Okej. Konkretna osoba na przykład, z którą utrzymujesz kontakt, a która osiągnęła twoim zdaniem spory sukces? Myślę, że Agresivo fajnie mu poszło za granicą. Do tej pory gra w mocnych drużynach w LFL-u, teraz w Prime League'u. Już nieraz zdarzało mi się myśleć o rzuceniu kariery e-sportowej. Czasami takie myśli się zdarzają, ale nie za często. Ja na razie mam dużą motywację do gry, sprawia mi to przyjemność, także nie myślę za dużo w przód, dopóki dobrze idzie, to dobrze idzie. A jakiś taki najniższy moment, gdzieś kiedy na przykład szło najgorzej i myślałeś, ach kurczę, może to jednak nie to? Na pewno było to demotywujące, jak nie udało się wygrać tego turnieju promocyjnego do LFL-a, z drugiego LFL-a, bo to jednak cały rok pracujesz na ten jeden tydzień, w którym chcesz wejść do tej pierwszej ligi, no jak to się nie uda, no to jednak trochę rok w plecy. Dalej stać mi najwięcej niż na stabilne top 2 w Ultralidze. Tak, myślę, że ja pokazałem w ostatnim czasie, na przykład grając na MMA Masters, na innych topowych midlanerów z topowych lig, że dalej mam takie umiejętności, żeby rywalizować z najlepszymi w tym poziomie RL. No dobra, ale w takim wypadku myślisz, że to jeszcze długo potrwa? Ja planuję grać, dopóki nie zauważę takiej tendencji spadkowej we wszystkim, w poziomie moich drużyn, moich ofert, mojego performance'u. Kiedy zobaczę, że to wszystko idzie w dół, myślę, że wtedy już nie ma co na siłę ciągnąć. Mam na siebie plan poza e-sportem. Jakiś tam, coś tam wiadomo, że czasami myślę, ale z drugiej strony myślę, że jednak musisz się zaangażować na 100%, żeby osiągnąć sukces, więc nie mam jeszcze takiego 100% planu. Wiadomo, że też po karierze gracza jest też opcja przejścia w coaching, coś takiego, niekoniecznie wyjścia od razu ze sportu, więc takie opcje też rozważam. A, czyli bierzesz pod uwagę, że możesz być trenerem, positional coachem, analitykiem może? Tak, biorę takie rzeczy pod uwagę, ponieważ wydaje mi się, że mam duże doświadczenie. Umiem też rozmawiać z kolegami z drużyny, z trenerami, więc myślę, że dobrze odnalazłbym się w roli takiego trenera. Gdyby Prime i Neramin pojawili się wtedy na scenie podczas finału Ultraligi, wygralibyśmy ten finał. To jest pytanie pułapka. Wydaje mi się, że mogło się tak zdarzyć, ponieważ bardzo ciężko gra się w momencie, w którym masz takie problemy techniczne i opóźnienia, a dwóch graczy jest w domu. Totalnie myślę, że ich wybiło to z rytmu. Na pewno byłoby łatwiej, gdybyśmy byli wtedy razem, no ale były też inne problemy, wiadomo. Po tych 9 latach twoje największe marzenie e-sportowe, które dalej się tli, to?
No, marzenie to wiadomo, że zagrać w Lecu pewnego dnia to takie marzenie każdego gracza. Czasami niedoścignione, ale trzeba próbować. Michał, tego ci życzę. Rojsonik, powiem tak, zawsze szanowałem twoje podejście, zawsze ci kibicowałem i to się nie zmieni, dopóki będziesz grał. Powodzenia. Dziękuję za miłe słowa. Do zobaczenia. Oczywiście organizacja, która później wam pomogła i was wcieliła do siebie, do swojego domu, który odnaleźliście, to Orbit Anonymo. Tam zostałeś już Royson na dłużej i razem z Orbit Anonymo nareszcie pojawiło się upragnione, długo wyczekiwane zwycięstwo na polskiej scenie w 10. sezonie Ultraligi Royson. Czy to jest twój największy sukces w twojej karierze sportowej? Czy tak to oceniasz? Myślę, że tak, dlatego że ja mam długą karierę, rywalizowałem w wielu mocnych ligach i wiadomo, ktoś mógłby się kłócić, gdzie był najwyższy poziom i tak dalej, ale jednak jest też to bardzo fajne, niesamowite uczucie, kiedy coś wygrywasz, szczególnie na żywo, na scenie, podnosisz ten puchar, no i jest to duże osiągnięcie. Myślę, że polska liga dalej cieszyła się dużym respektem, graliśmy na bardzo mocną drużynę w finałach i półfinałach, dlatego ja jestem z tego bardzo zadowolony, myślę, że było to duże osiągnięcie. I oczywiście, Royson, powinieneś być, ale powinieneś też być razem na scenie i podnosić puchar z całą drużyną, a mimo wszystko byliście tam we trzech. Powiedz, jak twoja drużyna reagowała i ty sam na to, że jednak musieliście wszelkie rozgrywki lanowe rozgrywać w trójkę, bez waszych tureckich kompanów? Tak, ja wiem, że o tym panują różne opinie. Niektórzy ludzie twierdzą, że to jest przewaga, niektórzy, że nie. No właśnie, jak ty na to patrzysz? Ja na to patrzę z takiej perspektywy, że to było coś, co po prostu się musiało zdarzyć, tak? To nie jest tak, że ci zawodnicy poprosili, żeby nie przyjeżdżać albo nie chcieli przyjechać. Oni po prostu nie mogli przyjechać. My próbowaliśmy im załatwić te wizy, tego się niestety nie udało. Ja byłem tym zawiedziony. Myślę, że chłopaki trochę też, bo chcieliśmy się zobaczyć na miejscu. My też często robiliśmy bootcampy przed finałami. Na pewno byłoby łatwiej bootcampować w piątkę. A co do samego performance'u, myślę, że jest to ciężko ocenić. Musielibyśmy zobaczyć, jak ci gracze rzeczywiście grają na lanie, żeby to ocenić najpierw, czy to było na plus, czy na minus dla naszej drużyny. Niektórzy gracze bardziej pewnie się czują w studio, ta atmosfera pomaga im performować, a niektórzy totalnie na odwrót. Także myślę, że no my nie byliśmy z tego zbyt zadowoleni, ale to po prostu było coś, co musiało się stać. Jednak finalnie daliście radę, udźwignęliście to, grając w trójkę na pięciu waszych rywali na scenie lanowej i tak samo oczywiście wasi kompani z domów. Ale to nie był oczywiście jedyny występ na lanie. Chciałbym jeszcze dopytać cię o ten lan odrobinę większy, ten ostatni, ten prestiżowy, ten, gdzie rozgrywałeś wielki finał przed 700 osobami na lanie Ultraligi. Powiedz, jakie to było uczucie, jakie były wrażenia? Tak, na pewno było to świetne uczucie. Ja w swoim życiu grałem wiele razy przed dużą publicznością w przeszłości, ale w ostatnich latach trochę mi tego brakowało. Jednak przeszliśmy bardziej do tej ery grania online i był to super, taki powrót na większą imprezę. Na lanie, mimo tego, że nie udało nam się wygrać, co wiadomo, że zawsze kiedy przegrywasz są trochę gorsze emocje, ale z samego faktu, że byłem w stanie zagrać przed publicznością, jestem bardzo zadowolony. Wiele ludzi też do mnie podchodziło, wspierało, mówiło ciepłe słowa i było to naprawdę fajne przeżycie. Prawdopodobnie super było też pojawić się po raz kolejny na MMA Masters, ale Royson, tym razem, wtedy, na wiosnę, z zupełnie innym rezultatem, nareszcie to było upragnione dla polskiej sceny, dla ciebie, podejrzewam, i oczywiście dla Orbit Anonymo, wyjście z grupy jako jedyna polska formacja. Jak wspominasz ten konkretny turniej MMA Masters? Dokładnie, było to dla nas takie trochę zwiększenie jednak tego projektu półtorarocznego. Ciężko pracowaliśmy. Nasz taki cel na początku to było właśnie mistrzostwo Ultraligi i przynajmniej jeden dobry występ na MMA Masters. Wcześniej niestety odpadaliśmy w grupie, nie poszło najlepiej, ale tutaj wszystko złożyło się super. Myślę, że grupę mieliśmy dosyć ciężką, ale podołaliśmy. Naprawdę dobry performance ze strony każdego. Mocno stresujący turniej, 3 gry dziennie, duża presja. Format jest wyjątkowy, to wiemy. Format, tak. Format wspiera lub nie wspiera, zależy z której strony na to spojrzysz. Ale było super, naprawdę. Pierwszy dzień nie poszedł tak dobrze, 1-2 wynik po pierwszym dniu, ale dalej byliśmy w grze. W trzeci dzień 3-0. Super performance ze strony wszystkich. Skończyliśmy grupę 4-2, więc wyszliśmy na spokojnie. Nawet udało się ugrać mapę na zwycięzcę później turnieju, drużynę z Niemiec, Eins. Także super, naprawdę dobry wynik dla nas. Myślę, że też fajna sytuacja dla polskich fanów, którzy dawno nie widzieli polskiej drużyny poza fazą grupową. Bardzo jestem z tego zadowolony. Najlepsza i ja w imieniu wszystkich polskich fanów
Bardzo Ci za to dziękuję, Royson. Jednak chciałbym jeszcze zapytać, jak uważasz, jaka była główna różnica pomiędzy tą edycją, a poprzednimi, jeżeli chodzi o Waszą grę? I mówię tutaj oczywiście o samym rezultacie. Dlaczego wcześniej nie udawało się wyjść z grupy? Wiadomo, że jest to też kwestia szczęścia, performance'u dnia, ale to też był moment przygotowania dla nas. My wiedzieliśmy, że w pierwszym sezonie może nie będziemy jeszcze gotowi. Mieliśmy też kilku młodych graczy w drużynie. Musieliśmy się trochę polepszyć. Na pewno to doświadczenie na turniejach europejskich, też stres z tym związany, pomógł nam w następnej edycji. Nie byliśmy już pod taką presją, graliśmy bardziej na spokojnie. Myślę, że było też to widać podczas gier. No i muszę też wspomnieć, że na jednym z poprzednich turniejów europejskich wysiadł Idernet. Tej pauzie, tak. Wysiadł Idernet na Raminowi, na pewno to nie pomogło. Gdybyśmy mieli jedną wygraną więcej, mogło być lepiej. Unicorns of Love? Tak, na Unicorns of Love. No co, no nie oddali pauzy, prawda? No niestety. No a tam pierwszy mecz wygrany w grupie, ten drugi właśnie to ta feralna pauza. Gdybyśmy zaczęli 2-0, kto wie, może wtedy też byśmy wyszli. To prawda. Nie wiadomo. Wtedy mogła, no szansa na pewno byłaby dużo większa, ale tak jak powiedziałeś, albo wygrywacie, albo się uczycie i po tych wyciągniętych wnioskach udało się nareszcie wyjść z grupy na EMEA Masters. Ale co po tym? No właśnie, bo wychodzicie z grupy, wszystko jest pięknie, ale finalnie, Royson, jednak nie macie na polskiej scenie na wiosnę. Robisz sobie przerwę, nie macie w Orbit Onnymo, skład zostaje rozwiązany po tym turnieju na koniec roku, po oczywiście turnieju EMEA Masters. I co dalej? Co z tobą? Co teraz z Roysonem? Bo z pewnością wielu polskich fanów martwiło się o ciebie i o tę przerwę, którą sobie zrobiłeś. Najpierw zapytam, z jakiego powodu taka, a nie inna decyzja, aby właśnie przerwę sobie zrobić po epizodzie Forbidden Anonymo? Tak, niestety skład się rozpadł, nie byliśmy w stanie już grać razem na polskiej scenie, nie było dla nas takiej możliwości. Także każdy niestety musiał rozejść się w swoją stronę i poszukać innej opcji drużynowej na następny sezon. Ja byłem bardzo blisko dołączenia do drużyny, byłem już w zasadzie z nimi na uścisk dłoni dogadany, można powiedzieć. Miałem dołączyć do jednej drużyny wraz z Prime'em i byłem bardzo zadowolony z tego kierunku. Niestety dosłownie w ostatnich dniach coś się wysypało, nie udało się tam dołączyć. No i co, zostałem przed wyborem tak naprawdę w ostatnim dniu, czy dołączam do byle jakiej drużyny, żeby tylko zagrać, czy zrobię sobie chwilę przerwy i poczekam na lepszy moment. Ja stwierdziłem, że lepiej jest poczekać na lepszy moment, zrobić chwilę przerwy, no i dołączyłem do drużyny w środku sezonu, w której już widziałem większy potencjał. Właśnie, ta lepsza opcja finalnie się pojawiła i było to w połowie sezonu letniego Ligi Arabskiej. Tak, dokładnie. Liga Arabska, dosyć egzotyczny kierunek. No właśnie, skąd taki pomysł? Powiedziałeś, że to właśnie przez potencjał, tak, który dostrzegłeś w tej drużynie? Tak, grał też tam Neramin, z którym miałem duże doświadczenie na polskiej scenie. Wiem, że razem nam grało się bardzo dobrze. Byłem zadowolony z naszej współpracy. Reszta drużyny też była okej. Okay. Mieli słaby start, ale ja widziałem potencjał, także dołączyłem. Zagraliśmy parę meczy. Od mojego dołączenia osiągnęliśmy dosyć dobry wynik. Wygraliśmy chyba 6 map, przegraliśmy 3. Także ja jestem względnie zadowolony. No, nie udało się zajść jakoś daleko, ale mimo wszystko myślę, że pokazaliśmy się z fajnej strony. W takim razie, Royson, po tej przerwie miałeś okazję odrobinę ochłonąć, zaliczyć sukcesy na polskiej scenie, bo to zarówno wygrana w 10. sezonie Ultraligi, jak i zwycięstwo na sam koniec dnia na EMEA Masters, bo to najlepszy rezultat od dawien dawna dla polskiej sceny. No, i teraz jedziemy. Ale właśnie, dokąd, Royson? Jakie są Twoje kolejne plany? Na razie wakacje, chwila przerwy po sezonie. Myślę, że trzeba też trochę odpocząć, może gdzieś pojechać nad morze. No a potem zobaczymy, pewnie pod koniec roku jakiś powrót. Kto wie, może nawet na polską scenę znowu w Superpucharze. A kto wie, może zobaczymy się szybciej niż myślimy. Podkręcasz i podjuzasz apety, Royson, to mi się podoba. Ale finalnie chciałbym jeszcze Cię zapytać o Twoje aktualne sportowe marzenie, które chciałbyś spełnić, spędzić ten czas właśnie, czy to będzie Polska, czy jakikolwiek inny kierunek. O czym teraz marzysz, Royson, w kontekście Twojej e-sportowej kariery? Jaki jest następny cel? Tak, no cel to myślę, że po prostu znaleźć drużynę, z którą będziemy się dobrze współpracować, zagrać znowu na wysokim poziomie, rywalizować z najlepszymi drużynami w tym ERL-owskim systemie. No a takie już większe marzenie, to wiadomo, że marzeniem każdego gracza jest, myślę, zagrać w Lecu w jeden dzień. Wiadomo, że to ciężkie do zrealizowania, ale marzyć można.
I tego oczywiście z całego serca życzę Ci, Royson, żebyś jak najdłużej był z nami na polskiej scenie, tak jak byłeś w tym wywiadzie, czyli Kia, droga do e-sportu, a także w przyszłości w LEC. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie. Dziękuję, do zobaczenia.